100 lat temu przy tym stoliku siedział Ludwig von Mises i pił to piwo. Witam was wszystkich, moi drodzy, w greckiej restauracji Ellas, o której nic nie słyszałem. Jedyny powód, dla którego postanowiłem zająć stolik i zamówić sobie obiad w tej restauracji, jest to, że siedząc przy tym stoliku, zaraz za mną jest widok na budynek numer 24 Wolzheile. To jest ulica, przy której 100 lat temu, moi drodzy, mieszkał człowiek, o którym mogliście słyszeć, jeśli słyszeliście kiedykolwiek o czymś takim jak Austriacka Szkoła Ekonomii. Moi drodzy, jesteśmy w Wiedniu, na ulicy, i widzimy dom, w którym mieszkał Ludwig von Mises. Mises pracował niedaleko, mieszkał tutaj zaraz za mną, a na piwo chodził ulicę dalej. Może chodźmy na browara, co? Tak po prostu. Tam, gdzie browara ze swoimi studentami po zajęciach pił sam Ludwig. Zapraszam. Grüner Anker, moi drodzy, Mises i jego kumple zaraz po seminarium wpadali tutaj, żeby napić się lokalnego piwa. Knajpa nazywa się inaczej, wygląda inaczej, ale kochani, nie ma się co dziwić, to jest turystyczne miasto, a historia, o której mówimy, wydarzyła się 100 lat temu. Natomiast my jesteśmy tutaj z powodu czegoś, co wydarzyło się 70 lat temu, ponieważ po tym jak Mises, przekonany przez swoją bardzo zresztą mądrą i piękną żonę o tym, żeby jednak wyjechali z Austrii, kiedy na ulicach zaczęło się robić trochę bardziej brunatnie, w 1934 roku do Szwajcarii się przenieśli, to jednak nie był koniec ich wycieczki. W 1940 roku, wyjechali do Nowego Jorku, musieli opuścić Europę i cała wycieczka związana z tym, jak Mises uciekał z Europy, jak się przeprawiał przez Hiszpanię, Portugalię, to jest w ogóle temat na sequel Casablanki, który byłby lepszy od pierwszej części. Natomiast co się potem wydarzyło? Wylądował w Nowym Jorku, gdzie nikogo nie znał, był emigrantem, który nie znał języka, nie miał znajomości, nie miał zlecenia, umowy o pracę, nic. Kilka lat zajęło mu odzyskiwanie pozycji. Nigdy tak naprawdę do końca jej nie odzyskał, natomiast 9 lat po przyjeździe do Nowego Jorku wypuścił książkę, która jest jego opus magnum, która jest najważniejszą książką, albo niektórzy mówią, że najważniejszą, niektórzy mówią, że jest najważniejszą książką Misesa na pewno, niektórzy, że jest najważniejszą książką ekonomiczną po prostu w historii XX wieku. I mowa oczywiście o Ludzkim działaniu, to jest amerykańskie wydanie, zobaczcie jakie malutkie. Tak, żeby zrozumieli Amerykanie. Nie, żartuję, to jest po prostu 1/5 tej książki. To jest 1/5 tej książki, ponieważ zasadniczo Ludzkie działanie to jest około 1000 stron. To jest średnio 4-5 razy większa książka niż przeciętna książka. Tak więc audiobook będzie trwał około 50 godzin. Jest to audiobook, który powstanie tego lata. Zaczynamy produkcję audiobooka Ludzkiego działania po polsku, moi drodzy. I to jest coś, za co z chęcią wypiję. Żeby rozgrzać głos oczywiście. Co możecie zrobić, żeby nam pomóc? Możecie udostępnić, możecie wesprzeć finansowo, możecie powiedzieć o tym swoim rodzicom, możecie powiedzieć o tym swoim znajomym, zalajkować, rzucić tweeta, o wszystkim, co jeszcze możecie zrobić, bo o tym wiecie. Dowiecie się z linka tutaj na dole filmu, a jeśli ten link wam się nie wyświetla, to zajrzyjcie do opisu i tam jest jakiś call to action dla was, żebyśmy wspólnie, razem mogli pomóc idei, które przyświecały Ludwikowi, osiągnąć nowe horyzonty.